Moi, je suis coupé. Je sais qui est. Moi, je me perds dans le chat. Tiens, je suis allé jusqu'à. Это улетка везет, короля. Раз из дуже, не? Дуже ты бань слабая. Гэнь еще на то есть. Чекай. Ну я хуабань что-то. Nie mam wrażenia, że to jest
Uwaga, teraz wszyscy robimy pajacyki. Dobra, drugi nam zadanie. Teraz wszyscy schodzimy na jednej nodze. Gra muzyka to jest łatwizna, ale... Państwowej. Poczet flagowy. Ratownicy Krystian Doch, Adrianna Dąbrowska i Urszula Barbarow. Prosimy do flagi. Poczet flagowy. Baczność! Ty zwrot! Podnieś flagę państwową! Po ceremonii! Dziękuję bardzo. W imieniu organizatora pragnę powitać władze gminy Dziwnów, pana burmistrza Grzegorza Jóźwiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Sokoła, radnych sejmiku wojewódzkiego zachodniopomorskiego pana Artura Łąckiego. Witam radnych i sołtysów. Witam dyrektorów instytucji gminnych. Witam serdecznie dowódcę garnizonu Dziwnów, komandora porucznika Wojciecha Chrzanowskiego, kapitana portu Dziwnów, panią Elitę Mieszkowiec-Trawienniczę. Przedstawicieli mediów serdecznie witamy. Bardzo serdecznie witamy gości przyjezdnych, naszych mieszkańców. No i najbardziej tu chyba tych milusińskich, którzy się przed chwilą świetnie bawili i będą się jeszcze dalej bawić. W imieniu prezesa doktora Pytko uhonoruję pierwszej kolejności pierwszego burmistrza Regat, którym rozpoczynamy pana Zbyszka z Wolana. Dowódcę garnizonu Dziwnów, który nas wspiera przez 18 lat swoimi łodziami desantowymi. Robiliśmy trochę szkód w mieniu wojskowym, wiosłach i tak dalej, ale jednak to przeżył. I honorujemy obecnego burmistrza Grzegorza Jóźwiaka, aby następne 18 lat trwały regaty wiosiarskie łodzi monotypowy, może już silnikami. Załogi. Mężczyźni, kobiety, juniorzy, oldboye i osady mieszane. Biuro zgłoszeń było otwarte, przyjmowali do 12:00, a teraz poproszę pana burmistrza o oficjalne otwarcie regat. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich tu zgromadzonych na sportowej majówce w Dziwnowie. Rozpoczynamy jednocześnie sezon żeglarski właśnie wyścigiem łodzi monotypowych, które już po raz 18 odbywają się na terenie naszej gminy. Pogoda niestety trochę nam kłada figla, ale dla wilków morskich żadna pogoda nie jest straszna i myślę, że te zawody przebiegną bardzo sprawnie i oczywiście w sportowej walce. Dziękuję.
Nie ma trzeciej. Ja wiem, tylko że trzecia. Komando już są gotowe do startu. Marynarka wojenna za chwilę zrobi zwrot i będzie można odgwizdać i odtrąbić start. Tak. Ale tam znowu panie są zgłoszone przewietrzą. No i poszły pierwsze wiosła. Trzymajcie dulki. A proszę Państwa, szalony wyścig poszedł tutaj. Zwiedzenie przeciwlotniczy. Nie, się nie obrócimy. Piękne dziewczyny, już się ustawiły deski, już płyną. Ja się spytam, zaraz będę wiedzieć. Zaniu, a tylko czasy. I każda kategoria jest mierzona w swoim czasie. Brawa, tak jest! Jesteśmy! Brawa, nasi goście już walczą przy ostatnich bardzo silnych porywach nurt i wiatru. Naleje są mi się oklaski. Tak jest, dajcie im wycisk w rękach. Ratownik ściąga ich teraz do zatoczki. Panie Karolinko, zapraszamy tutaj na... Widzę, że tak. Już termin słyszy. Startujemy po 10 sekundach od mojego krzyknięcia. 10 sekund. Jesteście gotowi, tak? Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Pamiętaj o krokodylach, dobra? I schowaj język. Dobrze. Pięknie. Ten film powinien rób film. Załogi będą losować tory przy wyjściu zatoczki. I OPS, piątym, gminarzy i dziewczyny burmistrza, szóstym, Straż Graniczna i Stowarzyszenie, siódmym, co to? Zaczamy? Uwaga! Tutaj, ścieżniczka, tutaj, tutaj. Widziałem nogę. Dobra. Okej. Okay. Środek. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Lewa. Wszyscy, którzy przeskoczyli. Proszę bardzo. Wiecie, kto przeskoczył. Środek. Lewa. Prawa. Lewa. Środek. Prawa, lewa, prawa, prawa, środek, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, chodź, 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 chodź. Odczuwałeś siły, środek, prawa, środek, lewa. I wykonuję zadanie. Podnosimy biegiem dalej. Tak jest. Nie ruszamy. Jak robi bardzo głośny pociąg? Świetnie! Jedziemy, jedziemy! Jakbyśmy na tartach zjeżdżali. Dobra. Bartu, żegnam was oczywiście, super Dario. Dziękuję bardzo i życzę udanej zabawy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Jeszcze, jeżeli tam jest, i zapraszam wszystkich gości do pojedzenia, a my tutaj szykujemy na scenie już przygotowania do następnych atrakcji.